Wieczne bezpieczeństwo wierzących. Kto jest raz zbawiony, jest zawsze zbawiony. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. I kolejnymi fragmentami, które ze Słowa Bożego przekonują nas o tym, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony i że Słowo Boże uczy o wiecznym bezpieczeństwie wierzących, to są fragmenty z listu do Efezjan. List do Efezjan pierwszy rozdział, 13 werset. W którym i wy, usłyszawszy słowo prawdy, Ewangelię zbawienia swego, w którym też uwierzywszy zostaliście zapieczętowani Duchem Świętym obiecanym. Oraz 4 rozdział, 30 werset. Czwarty rozdział, 30 werset. A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia. Czyli widzimy tutaj wyraźne świadectwo Słowa Bożego, że kto jest raz zbawiony, na zawsze jest zbawiony. Wystarczy, że uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz na zawsze zbawiony. Zaufaj Jezusowi Chrystusowi, a On zbawi cię. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Teraz ten Efezjan 1,13, w którego też potem uwierzyliście, staliście się zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Werset ten mówi nam, że kiedy zostajemy zbawieni, zostajemy zapieczętowani zamieszkałą w nas obecnością Boga, samego Boga Jahwe, czyli Ducha Świętego. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, 32 werset również to nam potwierdza. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, 32 werset mówi wyraźnie. A myśmy świadkami Jego w tym, co mówimy, także i Duch Święty, którego dał Bóg tym, którzy są Mu posłuszni. A także list do Rzymian, 5 rozdział, list do Rzymian, 5 rozdział, 5 werset. List do Rzymian, 5 rozdział, 5 werset. A nadzieja nie zawstydza, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. A także Tesaloniczan, 1 rozdział. Pierwszy list, przepraszam, pierwszy list do Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan. Rozdział 4, werset 8. Pierwszy list do Tesaloniczyków. 4 rozdział, werset 8. A przetoż, kto odrzuca, to odrzuca nie człowieka, ale Boga, który nam też dał Ducha swego świętego. Więc widzimy, list do Efezjan, 4 rozdział, 30 werset, dodaje, że jesteśmy zapieczętowani na dzień odkupienia. Aspektem odkupienia w tym wersecie jest odkupienie naszych ciał. Kiedy Pan Jezus Chrystus przychodzi po nas, czyli w czasie pochwycenia. Zobaczmy także Rzymian 8:23, który nam to również dokumentuje. 8:23. A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwiastek ducha, a i my sami w sobie wzdychamy, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. Odkupienie oznacza nie tylko odkupienie, ale również uwolnienie. Nasze dusze są obecnie odkupione, jak mówi nam list do Rzymian 3:24.
Rzymian 3,24 nam to dokumentuje w 24 wersecie 3 rozdziału i bywają usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. A także możemy zobaczyć Efezjan 1,7. Efezjan 1 rozdział 7 werset. Efezjan 1 rozdział 7 werset, w którym mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Widzimy zatem wyraźnie. Ale w tym dniu cała nasza istota zostanie uwolniona od skutków grzechu i zostaniemy uwielbieni jak Chrystus. I o tym przecież nam komunikuje list do Rzymian. List do Rzymian, 8 rozdział, 8 rozdział, 30 werset. Jest to wyraźnie pokazane, że mamy tutaj gwarancję Bożą. Gwarancja Boża mówi tak, a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. A także pierwszy list Jana, 3 rozdział, 2 werset. Pierwszy list Jana. Pierwszy list Jana. Pierwszy powszechny list apostoła Jana. Rozdział 3, werset 2. Najmilsi, teraz dziadkami Bożymi jesteśmy i jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, podobni Mu będziemy, albowiem ujrzymy Go tak, jak On jest. I także list do Filipian 3,21. Filipian 3,21 mówi nam następująco, który przemieni poniżone ciało nasze, aby się stało podobne chwalebnemu ciału Jego, według skutecznej mocy, którą też wszystko podbić sobie może. Oznacza to, że Duch Boży, który pieczętuje nas na naszym stanowisku, w naszej wierze, nigdy nie odchodzi przez całe nasze życie. Jest z nami od chwili, gdy zostaliśmy zbawieni, aż do chwili, gdy zostaniemy uwielbieni i zabrani do domu, do nieba. Bo Słowo Boże wyraźnie mówi, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Zbawienie jest nieutracalne, dlatego możemy być pewni, że mamy do czynienia z obietnicami, które gwarantują nam wieczne bezpieczeństwo wierzących. Wystarczy uwierzyć Bogu i zostaje się usprawiedliwionym, tak jak Abraham. Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu i został nazwany przyjacielem Boga. I ty, jeśli uwierzysz Panu Jezusowi, zostanie ci ta wiara poczytana ku usprawiedliwieniu, zostaniesz przez Boga nazwany Jego przyjacielem i będziesz miał pewność, że zbawienie masz nieutracalne.